Znaczy, można człowieka zabić. Przynajmniej w rękawicach uderzyłem, się przewracali chłopcy, a co dopiero gołą ręką. Boże, kochanie, to jest nie daj Boże. A ludzie nie zdają sobie sprawy nawet. Bo kolega już nie żyje teraz. Mój kolega był przy biletach i sprzedawał bilety. No i facet podchodzi taki troszkę na cyku i mówi, chce bilet, nie? A mój kolega nie chce mu sprzedać, bo jest pijany. Ja bolę, pójdź go, niech idzie, nie? A ty gówniarze, a co chcesz do mnie? No i na mnie. Daj mi pan spokój, poszedłem. A on za mną. No i on mnie chciał uderzyć, robię mu niech i... No i tak to stało się i to... Drugi leci do mnie, bo trzech ich było. A tylko się jeden przyznał do bicia. No ale tak, ja dostałem wyrok, a ten pan... Jego wyrzucili z milicji, no, tak powiem. Piliśmy, przypuśćmy, razem gorzałkę, jak to się mówi, w Ziembicach, nie, z tym kapitanem. No fajny chłopak, no powiem tego, no ale tam wyszło. Ja musiałem bronić drugiego chłopaka, bo ten drugi kolega uderzył jego żonę. No. No, i potem ja nie chciałem wydać, nie chciałem tego, to wszystko na mnie poszło. Jak to się mówi, frycowe trzeba płacić. No. No i tak było, że ja byłem nawet w areszcie w ten czas. 18 dni w Dzierżeniowie byłem. Także znałem tych tego. Tam nawet oddziałowym był taki co boksował, Zajączkowski, jak się nie mylę. W Kogucie Wadze boksował w Dzierżeniowie. No ale potem tak się stało. No, Boże koń, no jest. No, człowiek błądzi, no błądzi. No. To wódka rządzi, to nie człowiek. To jest tak, no człowiek, no, chociaż ja bym... To się tak mówi, chociaż byłem wypity albo coś, to ja byłem bardzo spokojny. No ale nieraz są takie momenty, że ludzie chodzą po głowie już, no. Bo nie zdają sobie sprawy, a pijak, no, a pijak może uderzyć mocno, nie? No to tak jest jeszcze w mojej sytuacji. Ja dostałem dożywocie na wszystkie dziedziny sportu, nie? A ja przecież dobrze grałem w piłkę w nogę. Bo ja mogłem grać w piłkę. Ale tak na wszystkie dziedziny to nie da rady, bo jak tu, no nie da rady. Ale ja wiedziałem, że mnie odwieszą. No wiedziałem o tym. Nie wiem dlaczego, ale wiedziałem, że mnie odwieszą. 3 lata wisiałem, jak to się mówi, nie trenowałem. No i tam potem sparowałem z chłopakami na sparingu i tam kolega, no taki, powiem, że Józek, no nie, mistrz Polski w Półsieni Wadze. I on po stopie mu uderzył na sparingu, Józek, nie wygłupię się. Drugi raz po stopie. No, to, no dobra, to już w porządku. 2 ciosy nie było już, koniec sparingu było. Bo on był taki Józek, tak boksował, taki prosto, nie? Zeszedłem mu na nogę, prawie się w lewy się, już po łóżku było. Potem drugi był taki Maciek Stańczykowski, wagę wyżej, albo 2 wagi nawet, lekko średnia. I też poleciał jak głupi na mnie, nie wiem, co on chciał ode mnie. I też nokaut dostał, koniec sparingu było. No i tym właśnie widzieli, że coś jest we mnie, i mnie zaczęli chodzić i mnie odwiesili. Tutaj jest finał olimpijski 1964 Tokio. Tutaj właśnie boksuję z Ryśkiem Tamulicem. To jest Związek Radziecki. W ten sposób się nazywało tak. On tutaj, znaczy 2 Majkutów. Ja jestem Majkutem leworęczny. Rysiek też jest leworęczny, ale Rysiek tutaj jest z prawej strony, ten wyższy taki. Proszę zobaczyć, jak wszystko elegancko idzie. I z wody, uniki, i nogi, a nie tak jak teraz biją. Mówią, że przedtem był gorszy boks. Jaki gorszy? Widać, że człowiek myśli tutaj. O. 3 rundy boksowałem, ale w pierwszej rundzie palec złamałem. I boksowałem wszystkie rundy. Nie dałem się trafiać tak, żeby mnie wypunktował. Dopiero w trzeciej rundzie poszedłem trochę, jak to się mówi, na całego. Ja zrobiłem zwód normalnie ręką, to już mnie bolało. A co dopiero jeszcze bić potem? No potem już poszedłem na całego, albo jak to mówię, albo tak. No, musi iść zawodnik. Mi się wydaje, że zawodnik w takiej sytuacji to musi wszystko oddać na jedną kartę. A tutaj nie widzę, kiedy ja to zrobiłem. Uderzyłem, no, bo ja dużo robiłem zwodów, nie? Tą prawą ręką, nie biłem tą ręką. Później dopiero troszeczkę pociągnąłem. No. Ja wygrałem chyba 4-1 ten czas. Nic nie ma. Pusty jestem. Żądka nie ma, przełyku nie ma, śledziony nie ma. Jestem pusty, ale duchowo jestem pełny. O, to mogę się pocieszyć z tym. I to mnie trzyma. Dużo przeszedłem i choroba, i żona, i to. I nie żałuję. Bo ja też byłem, przecież zachorowałem dość poważnie. 9 godzin operacji miałem. No ale wyszedłem z tego. No i żyję.
Potem żona zachorowała, opiekowałem się żoną 4 lata, bo 4 lata chorowała. No i na tyle miałem się, że wszystko dobrze było. Po 4 latach przychodzę do domu, znaczy po z kościoła przychodzę do domu, po 4 latach i patrzę się w kuchni 8 grudnia na kalendarz, a tu jest niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, święto. A ja byłem święto operowany. Mówię, no jak to się stało? Człowiek nie wiedział od razu, no bo nie brał sobie tak tego. No ja, Matka Boska mi darowała życie. Ja dostałem łaskę, bo tu można tak powiedzieć, że łaskę od Pana Boga dostałem i się cieszę. Przecież jak mi żona umierała na rękach, no to jak umierała, to wszystko to widziałem, jak umierała, to się patrzę na nią, jak jej broda poszła na dół, to wiadomo, że umarła, oczy zamknęły. Mówi, Panie Boże, jak ja się cieszę, że ja Cię widzę. Ja patrzę się na żonę, a widzę Jezusa, no. Sport, jak się trenuje, przypuśćmy, i tamtego, to jest dobry zawodnik. No jest forma, jest tego, nie? Trenuje się. A teraz tutaj u mnie jest, jak ja się modlę, to jest dobrze, bo Duch Święty kieruje Cię tym, tu. Nieraz mówię, Marian, Ty robisz różańce, nie? No to ja robię, no to daj mi. No tam nawet nie muszą być bokserami, pięściarzami, nie? Ale nawet cywile, bo mam takich, że rozdaję, no raczej rozdaję, no. Poprosi mnie, to daję, nie? Tutaj żółty to jest Azja, niebieski Europa, czarny Afryka, czerwony Ameryka i Oceania, Australia i zielony. No mówię, no to jest fajnie, bo tak jak człowiek się modli na różańcu, 5 kółek olimpijskich i tak samo jest różaniec. I tym skojarzyłem to wszystko i zacząłem robić tak, kupowałem 5 takich różańców wszystkich kolorów, po 5. Rozmontowałem i to wszystko, potem mam takie małe szczypce i wszystko robię. No i też, no może tak bym powiem, dzielę chłopaków, to znaczy nie, no mają tak za bardzo. Kto chce, to mu damy, podaruję, tam powiem, jak to jest to. I jeszcze chwalę mu, jakie to jest fajne. Patrzcie, zobaczcie chłopaki, jakie kolorowe, jak zobaczy ktoś kolor taki, nie? Bo to jest naprawdę ładne. No to daj. Także ja dzielę chłopaków i modlą się na różańcu i też się zmieniają. Życie jest piękne. Bo ja jestem na wszystko przygotowany. Ja nieraz chłopakom mówię drugim. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem na wszystko przygotowany. Na co? Na śmierć, na to. Ja jestem już taki obyty. To. Przecież każdy z nas umiera normalnie. I czego się tu bać? Ja kocham Pana Boga, kocham tego. Ja idę do Niego. Przecież idę do Niego, to dlaczego mam się bać? No dlaczego? I tu jest całkiem u mnie inne myślenie to jest.